Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy widzą i słyszą te informacje. Zapraszam do kolejnej już akcji Adomis. W tym skrócie kryje się adopcja duchowa kleryków z krajów misyjnych. Po raz trzeci papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła promuje tę właśnie akcję. Pomagamy dwom seminariom, Madagaskar i Peru. Ale potrzeb oczywiście jest dużo więcej. Kongregacja Ewangelizacji Narodów zajmuje się przeszło 75 tysiącami młodych kleryków, którzy pragną być kapłanami. Afrykańskie przysłowie mówi: młode drzewa za chwilę będą lasem. Tak samo i młodzi klerycy, którzy czekają na naszą pomoc, będą kapłanami, będą stawać przy ołtarzu i będą sprawować sakramenty święte. W tym miejscu chciałbym podziękować bardzo mocno wszystkim tym, którzy wspierają naszą akcję. W zeszłym roku udało nam się zebrać blisko 60 tysięcy dolarów, które w całości przekazaliśmy dla tych dwóch seminariów na Madagaskarze i w Peru. Potrzeby są ogromne, dlatego liczymy na Waszą modlitwę i Waszą ofiarę.